Wait. Jest stream? Jest stream, dobra. Już myślałem, że się nie pokazuje, że nie ma czy coś. Jak się zastanawiałem, o co chodzi, nie? O co chodzi? Dobra. Robimy tylko questa. Ja się muszę rozgrzać. Tak zwany. Się muszę. Ja się odzwyczaiłem od streamowania. Muszę się. No. Wait, gdzie jest ten quest, głupi? A, tu jest. Okej, okay, nie było pytań. Dawaj miętę. Ej, daj mi. Spokój, dude. Araby mnie biją. Wait, co to było? Ej, jej się ta tak świeci. Czemu jej się wizja tak... Ej, to jest dziwne. No i co? No i załatwa ta gra. Co ja mam powiedzieć? Ej, no Arab, daj mi spokój. Dobra. Dobra, zrobię tego questa, nie będę się z nimi bić. Jezus Maria, będę się cackać z jakimiś Arabami. Idziemy tutaj. Mam questa w miejscu, które... W które do końca nie kojarzę, bo mnie tam nie było. Bo nie zwiedzałem tego miejsca. Pewnie tu będzie właśnie wiele... Chociaż... Mam... O, patrzcie, ile tych okulusów... dendrokulusów się pojawiło od razu na mapie. Dlaczego mam tu... Dlaczego tu mam... waypointy? Nie pamiętam, żeby to robił. Tutaj mi brakuje waypointów, co ja rozumiem. Tu mi jednego dungeona, domenki mi brakuje, ale dlaczego mam tu waypointy? Może Dusia mi to zrobiła? Dusia grała na moim koncie. To pewnie ona. Tak, to pewnie jej wina. Znaczy jej wina, pewnie jej sprawka. Dobra. Aha, dalej? Ej, 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 ej. Chciałem się tylko złapać. Na co te przystanki w ogóle? Ja bym mógł tam dalej lecieć. Nie rozumiem. Ale dobra. Niech będzie. I daily questy zrobione? Chyba. Tak, wszystkie zrobione. O. Klucze się przydadzą. Tutaj mam 4 hangouty do zrobienia. To będzie fajne. Tutaj mam tyle story questów. I drugi Yoimi. Na to. To jest najlepsze, co mogło się wydarzyć. Ale basically... Czuję się, jakbym pół Sumeru w ogóle pominął. Czuję się, jakbym pół Sumeru pominął, bo tyle questów nie zrobiłem, że to jest szok, nie? Ja nie wiem, co jest w tych questach. Mniej więcej wiem, co jest w questie Yoimi, bo widziałem jakąś tam cutscenkę. Myślałem, że to jest część eventu, a okazało się, że to jest jej drugi akt. Wait. Mam 10. Ta. A tu 4. Mam 10. PT 2, tyle co wiem. Więc... Zajebiście. Zajebiście PT 2. Nie no, na pewno nam wypadnie. Na pewno, pierwsza dziesiątka. Ja to czuję. Ja to czuję. Pierwsza dziesiątka, no scam. No scam, tylko trzeba iść do Fontaine i przeprowadzić
odpowiedni rytuał, ponieważ no bez rytuału to się kurde nie da. Wiadomo, trzeba mieć ten rytuał szczęścia. Dlatego mamy Beneta, który całe szczęście, które całe nieszczęście odbiera od nas. Bo wiadomo, Bennett to jest taki magnes na nieszczęście. On to jest w ogóle chodzący pechowca, więc przy nim jesteśmy. Widzicie, jego skill nawet go bije. Przy nim jesteśmy mega lucky. I dzięki Bennettowi, między innymi, uda nam się zdobyć postać. Bo każdy pech, który by był na nas, Bennett zabiera. Bo pech lubi Bennetta. Taka jest prawda. Taka jest prawda, że Bennett jest lubiany przez pech. Dlatego to jest na naszą korzyść. Bo jak taki Bennett jest w naszym teamie, to możemy powiedzieć, dobra, wishujemy Pity 2, ale jestem pewny, że w pierwszej dziesiątce wypadnie Linej. Jestem tego pewny, że Linej wypadnie w pierwszej dziesiątce. Dzięki Bennettowi. Ale patrzcie, na tym banerze też jest Bennett. Bennett verse. Co jest? No, Bennett to jest. Bennett jest wszędzie. Ale ja nie chcę więcej Bennettów. Ej, ale jest dziwne, to jest jakiś update Bennettowy. Jakby tu jest Bennett. Dobra, tu jest Bennett. Jeszcze na evencie też jest Bennett. Też się dostaje Bennetta za darmo. O co chodzi? Ej, to jest trochę dziwne, moim zdaniem. Ale dobra, niech będzie. Dobra, więc jesteśmy sobie w Sumeru. Tak jak przystało na gracza, który nie przeszedł jeszcze Sumeru. No przynajmniej lunetkę mam za darmo. Ale no, jak widać, tutaj mi jeszcze zostało trochę tej eksploracji. Na pustyni tym bardziej. Tutaj tym bardziej. I rzecz w tym, że miałem dość już tej pustyni. I Genshina, i ogólnie. Więc przerwa była needed. To ja polecam dla każdego, kto jest graniem w Genshina. Wystarczy zrobić sobie przerwę półroczną i wróci ten hype mniej więcej taki. Może nie do końca hype od razu. Hype mam bardziej na to, że wyszło Fontaine, wyszły nowe postacie, nowe bossy, nowe Archon Questy, więcej lore, bo ja uwielbiam lore, więc gdzie ja kurwa jestem? Wait. Co jest? Ej, a to jest to. A ja idę w tamtą stronę, czyli tam jest pustynia jeszcze. Ej, ja myślałem, że to już będzie Fontaine. A tu jest ta pustynia. Dobra, zbliżamy się do Fontaine. Let's go. Idziemy do Fontaine, do Fatanny. Bo ile można w piasku siedzieć? No, bez przesady, nie? Trochę wody się przyda. Dobra. Tu jakieś questy. Ja to olewam. To może boleć ludzi, że ja po prostu przechodzę obok skrzynek, obok... Holy shit! Co tam się pierdziela? Ej! What? Co to jest? Czy to jest Fontaine? Ej! To jest gdzieś tu. Ej, co to jest? Dobra, użyję questa.
Pustynia, no patrzcie, to jakby to wygląda na to, że no zaraz się ten zbliżamy się do tej góry. Ni chuja, to jest jeszcze kilometr drogi. Jakby na pustyni wszystko się wydaje takie mniejsze, jakby. Bo to jest taka duża, pusta przestrzeń. Ja się czuję jak taka mrówka chodząca po takiej wielkiej piaskownicy, nie? Taki dupny sandbox, ale nie można budować, bo to nie jest Minecraft. Dobra. A ja nie wiem, ja faktycznie, ja nie wiem, gdzie ja się wspinam, nie? Ja nie wiem, co to jest tam na górze. Moja ciekawość wzrasta. Możliwe, że jakbym nie miał tej przerwy od Genshina, to bym po prostu spojrzał na to, miał takie, o, jakie ładne, i bym miał na to wyjebane. Ale teraz czuję się znowu jak poszukiwacz przygód. Jak na początku gry. Więc czuję zobowiąza zo zobowiąza kurwa. I feel the need to check this, okay? Po angielsku, bo polski język jest trudny. Dobra. Ej, gdzie to jest? To jest tam na górze, nie? No widzę to światło. Ale jak ja tam mam wejść? To jest pod takim kątem, że ciężko. Ej, Paimon, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, ja tam. Zostaw, ja chcę to zobaczyć. Ty mały gnojku. Ja chcę tam wejść na górę i chcę to zobaczyć. Po prostu. No nie, Linetka, nie spadaj z góry, bo się zabijesz. Dobra. Holy shit, to wygląda jak coś z Abyssa. I mean, what? Ej, co jest? Dlaczego to jest takie fioletowa moc walcząca z zieloną mocą, jakby. Wait, what? Tam jest statua. Okej, tu jest jakieś drzewo dupne. Ej, co jest? Ja tego actually nie widziałem wcześniej. To jest jakiś portal do innego wymiaru. Ciekawe, czy tam się mogę dostać. No, to jest portal, a to jest jakiś promień. I to wygląda tak, jakby coś chciało się przedostać przez ten portal. Ta animacja, piękna. Jakby coś chciało się przedostać przez ten portal. A siła, prawdopodobnie Dendro Archona, bo widzimy tutaj zielone i drzewo, ta siła powstrzymuje jakąś złą siłę przed dostaniem się tutaj. Tak to przynajmniej wygląda. Ale ładnie tu jest. Jakby dookoła tego drzewa. Te kwiaty niebieskie i tak dalej. Ale co? Kwiaty, drzewo i takie. Co to robi na pustyni? Na środku pustyni. Wait, ja do tego podejdę chyba. Albo podlecę przynajmniej. To są kwiaty, nie? No, tak jak mówię, to są kwiaty. Co tu jest? I coś mi się pokazało na mapie. Ej, to jest. Co to jest? To jest kamień po prostu. Wait. Tu chyba nie o to chodziło. Tu coś jest. A nie mogę tego zebrać. Ej, skam. Coś oszukany. Patrzcie, tu jest woda, tu są.
Takie ładne kwiaty. I ta woda. Taka niebieska. Dobra. Ogólnie widziałem, że jest opcja pływania w Genshinie. W sensie nie taka opcja pływania, tylko opcja nurkowania pod wodą. Ale to chyba tylko Fontaine działa. Tak myślę. Ładnie tu jest. Ładnie. Jeśli chodzi o geografię Genshinową, to jest naprawdę ładne. Jakby te tereny przeróżne. To jest coś pięknego. Dobra, odblokujemy statuę. Aha, i tutaj pominąłem jedną. A, i tu właśnie jest więcej pustyni. Tu mamy to drzewo. Jezus, ja nie sądziłem, że więcej pustyni dodali. Myślałem, że to i koniec. A tu jeszcze więcej piasku. Kurda, ile można siedzieć w piasku? Nie no, ja to zeksploruję, nie? Ale po Fontaine. Zróbmy tak, po Fontaine. Tu jest Fontaine. Nie jest chyba. Wait, czy to jest tak duże jak. Nie, to nie jest aż takie duże jak. Sumeru na początku. To jest mniejsze niż Sumeru na początku. Tak bym powiedział przynajmniej. To jest mniejsze. To jest mniej więcej jak. Liyue? Liyue? Albo Mondstadt? Chyba jak Mondstadt. Nie, bardziej jak Liyue. Mondstadt jest mniejsze. Mondstadt muszą rozbudować. No, Sumeru jest w chuj rozbudowane. Jakby ten las deszczowy to jest nic w porównaniu do tej pustyni. Jakby ta pustynia to jest bardzo znaczący procent tego Sumeru, bym powiedział. No i tutaj już widzimy, woda się zaczyna. Więc to jest miejsce, w którym. To jest miejsce, do którego chcemy podążać, bo pamiętajcie, idziemy do fontanny. Tu też jest woda. No, idziemy do fontanny. Tylko. Kurde, pokazują mi się jakieś rzeczy. To nawet nie są dendrokulusy, tylko jakieś specjalnie, takie jak były w Enkanomii. Enkanomia to też był chuj. Nie lubiłem Enkanomii. W sensie ładna była, ale chodzić po niej, eksplorować Enkanomię, to jest. No to jest naprawdę ból i cierpienie. Wait, ktoś mi pisze. O kurwa, prawie spadłem, ej. Dobra. Ej, prawie się zdupiłem z góry. Dobra. To może ja powinienem patrzeć na ten ekran jednak. A ja telefon. Ej, tak patrzę na podgląd od czasu do czasu. Żeby nie było. Dobra. Gdzieś mam ten piasek. Ładnie tu jest i tak dalej, ale. O, są dendrokulusy jednak. A to przy okazji to se zbiorę, bo później szukanie tych dendrokulusów to jest ból dupy. Tak jak kiedyś to jeszcze było spoko. Za tym łażenie. Tego jest coraz więcej. Co region, tego jest coraz więcej. I to się staje coraz większym problemem. Właśnie wlazłem do jakiejś jaskini. Nie wiem, czy ja tu chciałem wchodzić. Mały problem. Mały problem. Muszę sprawdzić mapę. Idę mniej więcej w dobrym kierunku. Mniej więcej. Przydałoby się w sumie wejść na tą górę. Bo stamtąd chyba dostanę się dalej. Chociaż. Jak tu pójdę,
wzdłuż tej góry, to może. O nie, Ruscy! No kurwa! Priviet! Ja stąd idę! Zostawcie mnie! Ja pierdzielę, Ruscy się ze mną zainteresowały. Dobra, ej! Ej! Tu można wejść. Wait, what? Ktoś tu się kiedykolwiek wcześniej wspinał? Zbliżam się do granicy mapy. A mam jeszcze trochę przed sobą. O, właśnie. Tylko mnie nie zdup z tej góry. Ej, przestań. Przestań iść, dobra. Jak ja cię, Paimon, nie lubię. Jak cię kiedyś czepnę, zobaczysz. Paimon jest spoko postacią. Taka joke postać, nie? Ale tak na serio to wkurza z tym tam nie idziemy. Bo po co niby? Po co eksplorować świat? Przecież po co? Nie no, ale... Niby spoko, że coś takiego dodali. Ale kurde, ona jak cię czasami zdupi z jakiejś góry i jeszcze nie masz kontroli nad tym. To jest głupia. Dobra, jest mały problem chyba. Bo chyba... Dobra. Pora używać czegoś, czego nie używam. Czyli jedzenia. Jedzenie. Nie, jedzenie na staminę jest koks. Gdzie... To jest jakieś mocne jedzenie na staminę. To jest 60, 60, 80. Chyba na 80. Albo na 60 na razie dam. O nie! Jak mi nie wystarczy. Dobra, myślałem, że tylko to jedno jedzenie ma cooldown. A tu wszystkie na staminę mają cooldown 5 minut. Ej, to już mogłem sobie to zjeść, które mi daje więcej. Bo ja się actually boję, że mi się nie uda. Lynetka, cicho. Nie wydawaj z siebie takich dźwięków. Ja wiem, że ty jest zmęczona. Bo to jest dupna góra jednak, do której się wspinamy. Powoli, ale do przodu. Byle nie na dół. Proszę, niech tu się da zatrzymać. Tu się da zatrzymać, proszę. Da się? Nie da się. No nie żartuj. Czy ja tu mogę tak zostać? Mogę tu tak zostać i... Cooldown leci? Wait. Bo jest... 239. Aha, 237. Czy jak patrzę, to się zatrzymuje cooldown. Nie no, super. Dobra, to my tu tak zostaniemy jeszcze. Myślę, że 2 minuty. Nic nie zrobi. No cóż, poczekamy sobie. Ja wolę nie ryzykować. Wolę nie spaść. Poczekam sobie 2 minutki. I załadujemy sobie ten. Staminę sobie załadujemy. Bo ja nie chcę się zdupić z tej góry. Patrzcie, co to jest tam na dole. Chyba tylko nie zobaczymy. A, zobaczymy. Co to jest za góra? Jak się z tego zdupię? Siema, witajcie. Jak się zdupię z tej góry? O Jezus, to będzie po linetce.
Będzie po lineczce. Dobra. Poczekamy chwilę. Ja się nie ruszam, żeby staminy. Jak do tego doszło? No popatrz. Sytuacja wygląda tak. Była sobie góra. Bardzo wysoka góra. Przechodzi taki Marcin, który nie grał z pół roku w Genshin'a. I ma takie, no, fajnie. Ja bym chciał kontynuować, nie? Profesjonalny gracz Genshin'a, be like. No, patrz, ja bym chciał kontynuować. Nie wiem, czy to ty, Dusia, mi odblokowałaś te waypointy, bo ja sobie nie przypominam, żeby je odblokował. No cóż. Pomyślałem sobie, kurde, jest Fontaine. Mam dosyć tego piasku. On mnie wkurwia. I... tak to ja byłem. Dobra, to dzięki, Dusia. Dzięki za odblokowanie tego. Bo to mi pomogło, że mogłem od razu tu przyjść. I ten, nie musiałem całego przechodzić. I pomyślałem sobie tak. Ten piasek mnie wkurwia. Ja już nie chcę. Może kiedyś do tego wrócę, bo jednak przyda się to zeksplorować, nie? Ale ja na razie chcę odpocząć od piasku i chcę zobaczyć Fontaine. Chcę zobaczyć fontannę, bo fontanna jest piękna. Jak widziałem te wszystkie steampunkowe motywy, to było cudowne. No i wiesz, i pomyślałem sobie tak, że no przejdę sobie tutaj, tak przeszłem obok, odblokowałem to, obok tego drzewa, to wygląda w ogóle zajebiście. Jebać Sumeru, to be honest. Ja pół Sumeru pominąłem. Pumeru. Jest Sumeru. Nie, że jest złe. Ale wkurwia mnie pustynia. Jakby, nie żeby coś, tego się mniej więcej spodziewałem, nie? Że pustynia będzie taka jak tutaj. I myślałem, że to będzie tyle. A później dodali to i miałem takie, no to już trochę za dużo chyba, nie? Pustyni, I mean. Jak to już dodali, to miałem takie, no to już chyba wystarczy, nie? Piasku. Jak zobaczyłem, że tu jest dalej piasek, to miałem takie, ja pierdolę. No tyle piasku. Nie mogę. No i teraz, widzisz, próbuję sobie przejść na tą górę, żeby no, do fontanny dotrzeć. Poczekaj na pozostałe regiony. Nie wiem. W sensie, pozostałe regiony nie mają mieć piasku. Przynajmniej tyle dobrego. Czy mogę? Okej. Chwila jeszcze. Pozostałe regiony nie mają mieć piasku. Tyle co mi wiadomo. Tylko Sumeru ma mieć piasek. Ale jak słyszałem, że Sumeru ma mieć pustynię, to miałem takie mega hype, nie? Bo patrzcie, to wygląda zajebiście, no. Wpuśćcie komuś screena takiego, nie? To ktoś ma takie wow, patrz w ogóle na to drzewo. No to wygląda epicko. Ale żeby grać, tak, to jest naprawdę... Widzisz tutaj wszystko, to jest wszystko puste. I mean... Czasem się znajdą skrzynki, czasem się znajdą jakieś ruscy biegali na dole, ale... W większości pustynia jest pusta. No. Ja wiem, bardzo, bardzo zaskakujące. Tragedia z tym Sumeru. No powiem ci tak, Archon Quest Sumeru... Pierwsza połowa... W sensie... 50% była nudna, ale to przez to też, że ten Archon Quest był za długi. Był za długi. I na Zoomie było dobrze to zrobione. W Sumeru moim zdaniem to było za długie, po prostu. I jakby fajny był ten motyw, że o, jesteśmy w jakimś lupie, nie? Później jeszcze to ze Skaramuszem. Fajne to było.
Ale world questy były okropne. World questy z tymi aranarami, że chodzisz i tam coś gadasz z nimi, robisz coś. To jest okropne. Aranary to jest... Nie, to jest koszmar. Ja nie polecam. Nie polecam world questy w Sumeru. Jak jeszcze Archon questy są spoko. Story questy, no nie wypowiem się, bo szczerze, patrz. Patrz, ile mam jeszcze story questów do zrobienia. Basically wszystkie story questy, które były, pominąłem, nie? Jakby, dobra, dwie Archon questy na Hidy. Must do. Bo to jest Archon jednak. No i Yoimiya też Archon. Bo dostała drugi Ark. A jak wiadomo, tylko Arkoni dostają drugi Ark swojego Archon Questa, więc mamy potwierdzenie mojej teorii. Yoimiya jest Pyro Arkonem. Mi się nie chce przechodzić Archon Questu, bo nudy, a przez to zbytnio nie mogę ruszać z przodu. No, to jest problem. Archon Quest, no, można pominąć, w sensie można przeskipować i później sobie obejrzeć na YouTubie jakieś streszczenia. Ja ostatnio tak robiłem, oglądałem sobie streszczenia, żeby sobie przypomnieć, co to mniej więcej było w tym Genshinie. Dobra, dawaj mi to jedzenie. Dawaj mi tą staminę, nie będę tu stać. No, mówię ci, można zawsze przeskipować i najważniejsze sobie nadrobisz w tak zwanych streszczeniach. Ale ja nie jestem pijany. Ja nic nie piłem, nie wiem, o co ci chodzi. Trochę jestem. Co się. Zgadłem coś, mam i chuj. O nie, bo na. Paimon mnie zdupi z tego. Nie, ja nic nie piłem. Obiecuję. O! Ja no, nie wpuszczam typa. To może ma kaweja przy sobie, ja się boję. Ja się boję. Skrzynki mi jeszcze usunie. Albo gorzej. Fontannę mi usunie. No i gdzie ja sobie pójdę? No okej. Wierzę, że nic nie brałeś. Ej, jakbym pił coś, to bym się przyznał. Ile razy mówiłem, że tam. O, jakie drzewo! Holy shit! Ej, ja bym tam zeskoczył, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo wchodzenie tutaj na nowo jest. No, było bólem, nie? Wchodzenie tutaj. Ale. What? W ogóle mnie zastanawia to, dlaczego tutaj. Ale ładne drzewo, no. No mówię. Ale wiecie co? Mnie zastanawia, co tutaj takie drzewa, takie piękne rośliny robią. Na przykład tam. Tam też są takie ładne kwiatki. Takie ładne niebieskie kwiatki, które. Dobra, może z daleka ich tak bardzo nie widać, ale to niebieskie to jest po części woda, po części takie niebieskie kwiatki, takie jakby niebieskie lilie wodne czy coś takiego. Nie wiem, ale mega to wygląda, jakby. Wow. Wow, to robi wrażenie, nie? To robi o wiele większe wrażenie niż ten piasek dookoła. O nie, tu już nie wejdę. Ej, trochę skam. Muszę naokoło. Wait, bo tu jest taka dziura, więc może przez tą dziurę przelecę bez skojarzeń. I tak się dostanę dalej. No to wygląda. Dobra, podróż. Lecimy do Fontaine. Ale się ciemno zrobiło. Dziwnie. Dobra, na szczęście jest tutaj przejście.
Ostatnio odinstalowałem Genshin'a, ale narobiło się mi trochę ochoty, żeby znowu zagrać w tego Genshin'a. Mówię ci, o patrz! Jest fontanna i są jakieś hiliczurly? Tak, są dzikusy. Dobra, pobijemy się z dzikusami. Zobaczymy, jaka słaba jest moja linetka. O nie, a ich jest dużo. Dobra. Patrzcie, ten damage. Ej, ona mi umrze. Bennett. Dobra. Bennett, meta postać. Nie no, prawdziwy DPS tego teamu to jest Sincio. To powinna być Lynette, nie? Ale Sincio to jest prawdziwy DPS, patrzcie. On tu 3000 napierdziela. Ze skilla to już w ogóle. Wait. Dobra, nie. Sincio. 7000. Jeb. Dobra. Co to jest? Co to jest? What? Ej, czym ty jesteś, gościu? Dobra. Ej, umarł mi! Umarła mi! Ej, mocny ten typiarz. Może ja nie powinienem grać niewylewelowaną linetką, ale Vaporeon zrobił swoje. O nie. Co ja tu zdobyłem? Nie mam pojęcia. Dobra. Ich jest tu więcej. Więcej ich jest? Chyba jest tylko jeden. A jeden został. Dobra. Lany poniedziałek. Zlałem typa. Dobra, tylko że nie chcę mi się grać na głównym koncie i z chęcią bym zaczęła na głównym koncie, ale nie chcę mi się no, wbijać postać. Aha. Czyli masz ochotę grać w Genshin'a, ale nie chcę ci się na tamtym koncie, a na nowym koncie też się nie chce. No dobra, a jakbyśmy tak zagrali razem? Byśmy zwiedzali fontan... Gościu, co ty robisz? Zwiedzali fontanny? To? Co ty powiesz? Patrz. Fontanna! Oh, jesteśmy! Dobra, linetkę trzeba uzdrowić jednak, bo... O, można by było razem zagrać, tak? Brzmi kusząco. Dobra. Dobra. No i to jest ładne. Woda. Wreszcie. Prawdziwy biom. Jezus, mój głos. Prawdziwy. O, i tu się kończy piasek. I zaczyna woda. To zainstaluje Genshin'a. Okej, fajnie. Wait, dlaczego? Wait, what? Ej, co tu się właśnie odjebało? Dlaczego ja tu mam waypointa? Ej, mnie tu wcześniej... Ej, co? Mnie tu nie było! Ja nawet tej mapy nie miałam odblokowanej. Bo tutaj... To dopiero dzisiaj odblokowałem. Dlaczego tu był waypoint? Ej, co jest? Ej, nie śmiej się ze mnie. Dlaczego tu był waypoint? Dlaczego tu był teleport? Lumin, wytłumacz mi to. Co to miało być? Kurwa, Paimon się wita z wodą. Ona już też ma dość tego piasku. Ona ma takie... Witaj! Witaj, wodo!
Witaj, wodo. Ale nie mów, że jestem idiotą. Ja tu pierwszy raz jestem. Actually, pierwszy raz tu jestem. I nie wiedziałem, że tu jest waypoint. Albo ty mi to zrobiłaś. Albo ty mnie chciałaś strollować. Przyznaj się. Bo ty miałaś dostęp. No jeszcze Yuki miała dostęp, ale Yuki to tam jakoś bardzo nie grała. Dobra, chyba lecimy, nie? Lecimy. O, ej, bo to jest jeszcze ten. Ja już dawno nie grałem na twoim koncie. No to ja nie wiem, dlaczego tu był waypoint. Czy to był błąd? Czy to tak miało być? Ja nie wiem, ale wypraszam sobie. Ja tego waypointa wcześniej nie widziałem. Nie, ja se muszę zobaczyć zapis. Ja se zobaczę zapis na streamie, jak to wyglądało. Czy ten waypoint tam był wcześniej, jak mapę odblokowałem. Szczerze, nie widziałem tego waypointa. Może specjalnie dali dla każdego gracza? Może tak. Ale w takim razie czuję się oskamowany, bo kurwa, wspinałem się po górach. Za górami, za lasami normalnie. Tyle się męczyłem. I zaraz się utopię. Nie! Nie! Pepega Gaming! Nie! Ja sobie zmienię nick na YouTubie. Pepega Gaming. Znowu mi umarła. Dobra, szao, let's go. Dobra, nie. Linetkę. Nie śmiejcie się! Szao, lecimy. Zrobię to z Shao. Shao. Dobry. Mój dawny main. Dalej jest dobry. Można pograć. Czemu nie? Shao jest dobry do takich rzeczy. Do eksploracji. Do dostania się dalej w powietrzu. On to potrafi. No i teraz tu na luzie dolecę. Na luzie. On ma tego dasha, nie? Którego w powietrzu używa. No, Shao przynajmniej nie umrze z wysokości. Nie umrze z plunge ataku. W sensie nie ma damage'a z plunge ataku, ale jak spadnie tak normalnie, na przykład z góry, albo jak wpadnie do wody, to też umrze. Tylko z plunge ataków. Damage'a nie otrzymuje. Dobra, no i ładnie. Lecimy, plunge attack. Jeb do wody i się utopił. To by było. To by było już do, to już dopiero by była pepega. Wait, bo mi tu pokazuje, że gdzieś jest waypoint. A ja go nie widzę. Gdzie jest waypoint? Ten. Statua. To nie jest statua. Nie jest statua. Wow! Robot! Robocop! Siema! Dobra, mam wrażenie, że statua jest na górze. Tak, chyba dobrze myślę. Statua jest na górze. Więc... Tu jest na statki, I guess. Bierzemy schody. No i winda. Dobra. Czekamy. Jedziemy na górę.
No i sobie przynajmniej lunetkę uzdrowię. Dzięki Shao za twoje wsparcie, twój support, ale no już nie jesteś potrzebny. No już możesz odłożyć maskę na bok. Dokładnie. I no. Ej, długo to jedzie. Ile to ma? 200 metrów w górę czy co? Albo 500 metrów. Dobra, nieważne. Odblokujemy statuę. Będzie hydro. Hydro Traveler. Dobra, daj mi spokój, Paimon. Rush of water? Dobra, chuj tam. Na jedno wychodzi, nie? No. No. No, ciekawe, Paimon. Naprawdę ciekawe. To co, wskakujemy do wody jak ryba? I się od razu napierdalać z tym mobem, co ma 3 metry... 3 MHP? Czy MHP? 3 milionów chyba. O miliony chodzi? Dobra. Ale żeby to zrobić, bierzemy linetkę. Bo to będzie wtedy challenge. No co ja zrobiłem? What? What? How absurd. Wybieram linetkę. Fajna animacja. Ej, co jest? Abo character is down. Dobra, jestem downem. Bierz szogunicę. No ja wiem, że jest ten szogun National Team, ale kliknąłem nie to, co trzeba. Wiem, że szogun National Team, ale ej, ona jest przecież uzdrowiona. Ona żyje. To czemu jej nie mogę do teamu wziąć? Dobra, Barbara. Barbara działa. Teraz mogę. Coś się zjebało przez chwilę. Nie wiem, nie mogłem ją do teamu zabrać. Bierz szogun. No, jak będę się chciał tak na poważnie bić z nim, to wezmę szogun, nie? No ale tak. To se. Ja tu przyszłem zwiedzać ten piękny świat wody. O! O! Pogchamp. Dobra. Ty! Czym ty kurna jesteś? Jakiś szczuro człowiek. To jakieś furasy tu są. O co chodzi w tej grze? Jakieś furasy tu dali. Mogę usiąść? Mogę usiąść. Zajebiście. Dobra. Panie Furas, niech pan mnie zawiezie do centrum! Jedziemy! No i zajebiście. No. No i sam możemy. Ona mówi! Nie wiedziałem, że Furas potrafi mówić. Chociaż potrafię. No dobra. Okej. Eval, dobra. Tylko nie wypadnij. Mówiłaś coś. Ej, można stąd wypaść, actually. Ej, poczekasz na mnie? Ej, ona dalej gada. To jest tak antyklimatyczne. Ej, ale musiałem to sprawdzić. Musiałem. No idiota, no wiem, ja wiem. Ale najzabawniejsze jest to, że mnie tam kurna nie ma. Ona dalej do mnie gada.
Ale nie poczekała. Jaki ham. Jaki ham. No to sobie trochę pójdziemy, nie? Pochodzimy. No cóż, spacerek nikomu nie zaszkodzi. Ło, ale ładnie tu jest. Ja pierdolę. Nie ma to jak, kurwa, wchodzisz do Fontaine. Wchodzisz do jakiejś zajebistej łódki. I z niej, kurwa, wyskakujesz od razu. Ej no. Co to jest? Jakieś, kurwa, indyki tu chodzą. Jakieś domy ładne, ładne to jest. O, przez tunel. Kozak. To jak ktoś na przykład podróżuje, nie? Autostradą, nie? No ja na przykład... O! Patrzcie! Ale przy... Patrzcie. Patrz. Dobra. Muszę to inaczej zrobić. Dobra, ty se tam jedź, czy coś. Później cię dogonię. Bo... Teraz... Bierzemy... Wielki pilar żonga. Stawiamy kloca. I... Zabieramy. No i zajebiście. Widzieliście to? Tak się gra w Genshina. No i dobrze, że z tej łódki wyskoczyłem. A już mnie wyzywają. A jakbym nie wyskoczył z łódki, to co? To bym nie miał Hydrokulusa, a teraz mam. Patrz, jeszcze waypointa mogę zdobyć. O! Ja to jestem jednak mądrzejszy niż na jaką wyglądam, nie? To jest wszystko zaplanowane do przodu. Ale statuły bym nie zdobył. Nie śmiej się. Jakbym nie wyskoczył, to bym statuły nie zdobył. Więc musiałem wyskoczyć. Musiałem, to był canon event. Ja pierdziele. Jakie to jest długie. Co to jest w ogóle za autostrada? Autostrada, kurwa, bez aut. Łódkostrada. Nieźle. Robi wrażenie. Wiem, ten mem już... Nie robi wrażenia. Tak nie działa, XD. Działa. Co ty do mnie mówisz? Ja wiem lepiej. Ja jestem, kurwa, OG gracz. Jestem OG gracz Genshina. Ty mnie nie pouczaj. Ja pierdziela. Podróż tą łódką trwa około 5 minut. Podróż z buta trwa około 10. Nie no. Pomocy. No i widzisz, i teraz przydaje się ten waypoint, który tam zdobyłem. Ja obiecuję, ja potrafię grać w tą grę. Ja... OG gracz. No idiota. Czemu od razu wyzywasz? Nie, no to było zabawne. Nie, jednak... Zrobię tak. Patrz jak zrobię. Patrz co zrobię. Bierzemy jednak tą jelan. Dobra, biorę jelan. Biorę jelan, biorę ta mała pierdolec, mały. Spinjitzu. Dobra. I jest... Ktoś jeszcze przyspiesza? Nie, to chyba tyle.
Dobra, jakieś kurwa kurczaki, czy co to jest na tej autostradzie? Dobra, jestem. Nie mówcie mi, że to nie jest koniec. To chyba nie jest koniec. Wow, ładnie. Ej, no, dobra. Mała. Wskakuj. Ej, tu jest stamina niebieska. Stamina. Wait, stamina pływania była żółta. Czy ona przed chwilą też była żółta, nie? Była żółta, jak pływałem. Zmienili staminę pływania na niebieską, bo teraz jest też ta stamina do nurkowania. Była niebieska, ale wcześniej nie była niebieska, jak grałem. O! Przywitał mnie! Siema! Ej, a ta łódka tak se zniknęła? Znaczy, tu jest wiele łódek, nie? Ale nie ma tej, którą płynąłem. Trochę sus. Dobra, gdzie się chcemy udać? Main Hall? Navia Line? Albo... Dlaczego jest... Dlaczego F2 nie ma? Ej, F2? Dobra, F2 to jest chyba to, gdzie jestem. Ona gdzieś parkowała. Gdzie parkowała? Ej. Czy ona jest tu? No to nie jest ona. Jej nie ma. Ona chyba na kawę poszła. Chyba ma przerwę. Chyba zaparkowała i poszła na przerwę. Na to wychodzi. No cóż. Smacznej kawusi. Dusia się dusi. Ale ta muzyka. Nie wiem, czy to słychać. Ale muzyka jest dobra. Dobra. Gdzie ja jestem? Można wazony zbić? Nie, ja. W Starleya grałem. I tam się generalnie wazony bije, więc. O? Jakieś drzwi? O! Ciekawe miejsce. Kim ty jesteś? A dobra. Ona po prostu myślałem, że ona tutaj jakiś ten. Że tu można coś kupić u niej czy coś. Może później, nie wiem. Na razie po prostu można z nią pogadać. Dobra. To lecimy na trójkę. Obczajamy trójkę. I później czwóreczka, I guess. Navia Line. Navia to jest ta postać nowa. Ta dziewczyna Geo. Z tym parasolem. Więc. O! Co chodzi? To wygląda jak skrzynka, którą mógł otworzyć. Ale tylko w Starrailu. Wait. Mogę tu wejść? Ej, ona. A nie, to jest inna. Ona się inaczej nazywa. O, i tu jest kolejna. Ta. Statua. Jakieś questy już mnie wołają. World questy. Dobra. Dawaj mnie to. Dobra, ej. Muszę zobaczyć, czy mam ten. Dobra, gdzie jest kurna? O, tu jest. There's still a long road ahead. Ale animacja. Epicka, dobra. Bierzemy moc Hydra. No i co ona tu potrafi? Nieźle.
Naprawdę mocne. Zamieniłem się właśnie w minigana. Dobra. A jak... Bo to było przytrzymanie, a jak... A jak kliknę, to jest po prostu takie coś. Powiem wam szczerze, że to nie jest... To nie wygląda obiecująco. W sensie wygląda śmiesznie. Ale... Nie wiem, czy to jest grywalnie dobre. Więc... Kurde, zrobimy sobie... Zrobimy sobie znowu ten team. W sensie... No, chodź tu, wait, kto był w tym teamie, bo już zapomniałem. Cynthia był. A, no, tak, wy byliście, dokładnie. Dokładnie. Dobra, załaduj. No i zajebiście. No i mamy team znowu. Mocny team. Okej. Ta muzyka. Jaka epicka, jakby coś się działo. Jakby coś się działo. Mówię, jakby nic się nie działo, a ja tutaj... No, zwiedzam. To jakaś kolejna autostrada. Łódkostrada. Łódkostrada. No. Kolejna... A, myślałem, że tu jest wejście. Tu nie jest wejście. Dobra. To wychodzi na to, że... Jedziemy do góry, nie? I mean... Tutaj chyba więcej nie mam do... Odkrycia. To jest chyba trzecie piętro, czy czwarte? Bo ja już nie wiem. O Jezus, odbija mi się. A tu mogę wejść? Też nie wejdę. A, wejdę! Wejdę tu! Uuu! Ej, to jest koks! Zajebiście jednak. Aha. Okej, jestem w jakimś miejscu. Ciekawym. Siema. Oui, 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 français, oui, 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 baguette. Oui, oui, oui. O Jezus, tu kolejny furas pracuje. To jest hotel? To jest chyba hotel. Czy coś. Okej. Nie, hotel? A nie mogę wejść do tych miejsc. I don't know. To jest trochę jak klasztor w Mondstadt. Że można wejść, ale w sumie po chuj. I mean, tak to wygląda, nie? To jest jak klasztor w Mondstadt. Wchodzisz? A w zasadzie nie wiesz po co. Dobra. Więc trzeba znaleźć... Nie no, jestem całkiem... Jestem na... piętrze czwartym. Na najwyższym piętrze. Pytanie takie... Ile ja rzeczy pominąłem? Tutaj nie można, bo tam nie ma, tam mapa się kończy. Tutaj coś jest. To bym musiał przepłynąć tędy, tędy. No, bo co to jest? Opera, tu jest opera. I tu jest ten nowy boss. Czyli to jest to miejsce, które... kojarzę mniej więcej. Tu coś jest.
tu jest boss pod ziemią. Okej. I tu jeszcze jest nieodblokowane. To dobrze, że mam tutaj waypointa, mogę się tutaj wracać do tych miejsc. A teraz przydałoby się... tutaj jest jeszcze... podziemia jakieś. Podziemia? Ja nie wiem, czy to są podziemia. Ale tutaj się też można dostać. Dobra, to idziemy w takim razie... w tamtą stronę.